Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj, drodzy, chcę Wam wyłożyć teologię osiołka. Przyniosłem tutaj takiego osiołka ze żłóbka Pana Jezusa. Święty Józef na pewno znał to zwierzę. Był to powszechnie używany środek lokomocji w tamtych czasach i myślę, że Józef jako stolarz, jako rzemieślnik posiadał takie zwierzę. Bardzo często widzimy go, jak prowadzi osiołka, na nim jedzie Maryja i z Jezusem. Osiołek pokornie idzie sobie, drypta, najpierw do Betlejem, potem do Egiptu, potem z Egiptu do Nazaretu. Jest to bardzo pokorne zwierzę i odgrywa w Piśmie Świętym całkiem niebagatelne miejsce. I dziś chcę Wam właśnie powiedzieć o takich wielkich cnotach osiołka. I myślę, że tego się też święty Józef uczył od tego zwierzaka. Uczył się wielkiej pokory i posłuszeństwa. Skąd teologia osiołka? Otóż kiedyś ktoś opowiadał o takim, komentując wjazd Jezusa do Jerozolimy. Wiecie, że Jezus wjechał do Jerozolimy na pożyczonym osiołku. Nie miał sam swojego, był biedny, ale kiedy przyszedł do Jerozolimy już ten ostatni raz przed swoją męką, śmiercią, to pożyczył osiołka, na którym siadł i jechał. A ludzie wyszli z Jerozolimy, słali swoje płaszcze, zrywali gałęzie i kładli je przed Jezusem. A oczywiście osiołek, który szedł, który niósł Pana Jezusa, widział, jak to się wszystko dzieje, że ludzie ścielą przed Nim płaszcze, że ścielą przed Nim gałązki palmowe, że witają Go radośnie. I ten osiołek, gdyby tylko pomyślał sobie, że niesie, że to Jemu ścielą te płaszcze, te gałązki, to co się robi ze zwierzęciem czy z człowiekiem, kiedy się cieszy, raduje? Owszem, bierze i zaczyna podskakiwać, skakać, radować się, ale gdyby tak się stało, że osiołek pomyślał tylko, że to jest dla niego, to by zaczął właśnie brykać się, a w efekcie zrzuciłby Jezusa, Jezus by spadł z niego. Dzisiaj chcę Wam troszeczkę powiedzieć właśnie o tych, którzy niosą Jezusa. Święty Józef jest przedstawiany jako ten, który niesie Jezusa. Święty Antoni, jeszcze inni święci często mają na rękach takiego małego Jezuska. I niosą Go. Maryja nawet często jest pokazywana jako ta, która tak podaje Jezusa światu. I my, kapłani, też jesteśmy tymi, którzy niosą Jezusa. I to szczególnie właśnie o kapłanach chciałem dzisiaj powiedzieć, dla których święty Józef jest wzorem. Wzorem cichości, pokory, ale też tego właśnie niesienia Jezusa. Kapłan jest tym, któremu dano w ręce ciało Pana Jezusa, dano wielkie tajemnice po to, aby służył ludziom, aby niósł Chrystusa ludziom, aby Go przyniósł ludziom. I kapłan jest tak jak właśnie ten osiołek. Jezus został mu dany i zadany i kapłan, kiedy dobrze sprawuje swoją funkcję, to jest jak ten osiołek, który niesie Jezusa do Jerozolimy. Ludzie ścielą przed Nim płaszcze, ścielą gałązki, witają Go, ale tak naprawdę to nie Jemu biją brawo, nie Jemu, nie Jego chwalą, ale chwalą Tego, który jedzie na Nim, chwalą Jezusa. I wszystko jest dobrze, dopóki kapłan, w ogóle chrześcijanin, pamięta o tym, że jeżeli zrobi coś dobrego,
to powinien powiedzieć nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę. I powinien w pokorze jeszcze się bardziej uniżać, jeszcze bardziej być pokornym, żeby to Jezus był na głównym miejscu, żeby to On był chwalony. I czasami bywa tak, że kapłan, którego ludzie lubią, który ma jakieś sukcesy w pracy duszpasterskiej, poczuje się właśnie nie jak osiołek, na którym jedzie Pan Jezus, tylko jako główny bohater tego wydarzenia, że to On jest taki mądry, wspaniały. I wtedy zaczyna uderać w Niego szatan ze swoją pychą i zachęcać do tego, żeby jeszcze więcej Jemu klaskano, jeszcze Jemu więcej zauważano. I wtedy Jezus niestety może spaść i nie być już w posłudze kapłana taki ważny, jaki jest w rzeczywistości. I dlatego proszę Was bardzo, abyśmy się dużo modlili za kapłanów, bo wypełniają ogromną misję w dziejach Kościoła, tak jak święty Józef. Powinni być cisi, skromni i niezauważeni. I kiedyś zrozumiałem to, że tak jak ten osiołek, który kiedy wjechał do Jerozolimy, został odstawiony do właścicieli, został znów przywiązany na może przy paliku jakimś, aby sobie jadł trawę. Znów został jakby odsunięty w cień. I wielu kapłanów, którzy kończą swoją pracę duszpasterską, kiedy skończą swoją funkcję, idą na emeryturę, czy na zasłużony odpoczynek, czy przez swoje choroby, schodzi jakby na bok. I kiedyś chodziłem do domu dla starszych księży. I tam zobaczyłem, jak wtedy sprawdza się, kim naprawdę jesteś, czym naprawdę żyjesz. Kiedy nie jesteś już ważny, kiedy już nie jesteś tym głównym bohaterem rozdającym karty, ale kiedy jesteś jakby w szeregu z wielu innymi, obarczony swoimi trudnościami, kłopotami, bólami, chorobami. I wtedy sprawdza się, jakim ty naprawdę jesteś osiołkiem. Jakim ty jesteś, czy pokornym, czy właśnie takim, który jest potem rozgoryczony. I tak się też dzieje w życiu wielu z nas. Kiedy przeżyjemy już to życie, kiedy już mamy swoje sukcesy i porażki, potem nagle dzieci wyjeżdżają, potem nagle zostajemy sami, często w czterech ścianach i już telefony się nie urywają, już nie wszędzie możemy iść, jechać. Jesteśmy często przykuci do miejsca, czy nawet do łóżka i wtedy tak naprawdę sprawdza się to, jakim ty byłeś osiołkiem w życiu, czy tym, który odbierał chwałę dla siebie, czy ty służyłeś Panu Bogu i teraz jesteś też pokorny i przyjmujesz to, co los ci dał i obcujesz ze swoim Panem już nie w tej w służbie takiej czynnej, ale tej ukrytej, jako ten, który służy modlitwą, postem, ofiarą ze swoich cierpień, swoich chorób. Tak. Pięknie jest być tym, który wśród radości wjeżdża do Jerozolimy. Pięknie jest nosić Jezusa i cieszyć się tym, że jest się sługą Jezusa. Ale wielką też jest rzeczą umieć zejść w odpowiednim momencie i zejść nie w rozgoryczeniu i przeżyć swoje życie jako ten, który jest z Jezusem, którego Jezus jest w sercu, który potem staje się tak jak Jezus na krzyżu, cierpiący. Nie wiem, jak było w życiu świętego Józefa.
czy kiedy Jezus zaczął publiczną działalność, czy on właśnie nie został gdzieś tam w domu. Nie wiem, kiedy umarł. Ale na pewno święty Józef jest tym wzorem dla wszystkich tych, którzy żyją w cieniu innych, większych. Bo na to miejsce, które ty kiedyś sprawowałeś, przyjdzie ktoś młodszy, zdolniejszy, może sprawniejszy, który będzie osiągał większe sukcesy niż ty. Może to będzie twój syn, twoja córka. I trzeba będzie się cieszyć tymi jego sukcesami, jego radościami i dzielić się, wspierać go, dzielić się swoim doświadczeniem, a też wspierać go swoją modlitwą, swoim umartwieniem. I tak to. Teologia według osiołka. Nawet taki osiołek może nam służyć jako przykład pokornej służby. Ktoś mówił, miałem osiołka i nigdy na niego nie narzekałem, bo był dobry, służył mi wiernie. I żebyśmy, każdy z nas, byli takimi dobrymi osiołkami Pana Jezusa, którzy umieją go nosić, umieją w pokorze odbierać to wszystko, nie jako pochwały jako swoje, ale pochwały dla Jezusa, abyśmy też umieli zejść ze sceny i wrócić do swoich zajęć, wrócić do pokoju. Ale pamiętajcie jedno, że my kiedyś wszyscy wrócimy do domu Ojca. Niech Pan was błogosławi, niech was strzeże i prowadzi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.